Space Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Tysiące 210 widzów oglądało na żywo mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. To spotkanie było szczególne dla jednej znanej postaci ze środowiska kibiców Legii. Staru, bo o nim mowa, obchodził symboliczną osiemnastkę. Posłuchajcie, jaki wpis zamieścił przed meczem z Górnikiem na łamach profilu nieznani sprawcy. Kochane kibolstwo. Sierpień 2004 roku obfitował w ciekawe wydarzenia. NASA wystrzeliła w stronę Merkurego sondę, a Otylia Jędrzejczak zdobyła złoty medal w pływaniu motylkiem na olimpiadzie. Pewnie to pamiętacie, a jeśli nie, to pamiętacie na pewno, że wasz sąsiad z dołu jeździł wtedy całkiem nowym Golfem trójką ze spoilerem, w którym głośno słuchał Manieczek oraz Iwana i Delfina. Też nie pamiętacie? To może przypominacie sobie, że ogromne nadzieje wiązaliśmy z przyjściem do Legii Leo Kurawion i Ediego Stanforda? Nie? Cóż, sami widzicie, że sporo się zmieniło, ale jedna rzecz od sierpnia 2004 roku się nie zmieniła. Chłopak, który zaczął wtedy prowadzić doping na żylecie, robi to do dziś. Tak, dobrze liczycie. Właśnie mija 18 lat, od kiedy wszedłem na gniazdo. I wiecie co? Po 18 latach nadal jest to dla mnie wielkim zaszczytem, pasją i wyzwaniem. Prowadzić doping na najzajebistszej trybunie pod słońcem. Móc być z wami wszystkimi i robić razem z wami to wszystko, z czego zna żyletę pół świata. Osiemnastki mają to do siebie, że zwykle jest impreza. Moją osiemnastką będzie piątkowy mecz Legii z gównem w wiadrze. Chciałbym zaprosić na żyletę każdego z was, kogo było mi dane spotkać na naszej trybunie przez te 18 lat. Tych, którzy być może trochę już poodpuszczali i tych, dla których z racji wieku mógłbym być ojcem. Zapraszam każdego z was i dziękuję, że motywujecie mnie do tego, żebym nadal był na gnieździe dla Legii, dla żylety, dla was. A więc widzimy się w piątek. Weź na mecz szalik i białą koszulkę. Razem zedrzemy gardła, pobawimy się jak 18 lat temu i zapamiętamy tę imprezę na długo. Kanada! Podpisane Staruch. Jak zapowiedział, tak było. Kibice Legii na wyjście piłkarzy ustawiają się na płocie dolnej części żylety z rakietnicami w rękach, które dają niesamowity efekt. Następnie w tym samym miejscu zostaje odpalonych kilkadziesiąt czerwonych rac. Druga choreografia skierowana jest w stronę gości. Pojawia się transparent o treści: fatalna sytuacja na Odrze, przyczyną gówno w wiodrze. Do tego na środku możemy zobaczyć zmęczoną życiem kobietę ubraną w biało-niebiesko-czerwony strój, piorącą koszulkę Podolskiego z numerem 10, za którą odpalono zieloną świecę dymną symbolizującą Odór. Do tej oprawy odniósł się sam Łukasz Podolski, ale o tym opowiadamy w osobnym materiale. Bezpośredni odnośnik na końcu filmu. Prezentowane nagrania autorstwa kanału Legioniści.com oraz Legionet.
zobaczycie na kanale Legioniści.com oraz Legia.net. Jak oceniacie oprawy kibiców Legii? Jak zwykle zapraszamy do komentowania. Zachęcamy również do subskrybowania największego kanału kibicowskiego w Polsce. W momencie publikacji tego filmu jest już Was ponad 167 tysięcy, za co serdecznie dziękujemy. To Wy tworzycie Polish Fans TV. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.